takim hospicjum, które się rozbudowuje, jest to też przykład dobrze działającej organizacji pozarządowej. Dzięki współpracy z samorządem Pucka to wspaniałe hospicjum, które jest takim oświatem dla innych hospicjów w Polsce powstało. I tu też chcemy rozmawiać o tych organizacjach pozarządowych i problemach, jak im pomóc, jak im pomagać. Czy liczy na to, że prezydent w takim razie zawetuje ustawę? No tak powinno być. To jest logika, która powinna wynikać z tego, co zdarzyło się w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej. I oczekujemy takiego weta. Czy będzie odważny, czy wystarczy odwagi prezydentowi? Mam nadzieję, że tak. Ta kwestia łamania praworządności, niszczenia niezawisłości sądu będzie kosztować nas wszystkich ogromnie, bo to jest kwestia pieniędzy, środków europejskich. Jeżeli będziemy łamać praworządność, jeżeli będziemy łamać prawo, jeżeli będzie robił to rząd polski, zapłacimy za to my wszyscy. Wszyscy Polacy za ograniczenie środków europejskich i dzisiaj bardzo głośno o tym musimy mówić, a prezydent musi podjąć działanie i wierzę w jego dobre decyzje i w zawetowanie tej ustawy. Dziękuję. Dzisiaj jestem w Pucku, byłem w Rumi na spotkaniu z samorządowcami. Jestem w Pucku z panią burmistrz. Jesteśmy w hospicjum księdza Jana Kaczkowskiego. Rozmawiamy z samorządowcami. W Krokowej bywam często i będę pewnie w czasie wakacji. Także po to, żeby rozmawiać z samorządowcami i z wyborcami. Jesteśmy tu po to, żeby rozmawiać o samorządzie, o szkole, co wynika z tej złej reformy minister Zalewskiej, co jest z ośrodkami zdrowia, ze szpitalami powiatowymi, z tym zadłużeniem, które rośnie, co jest ze smogiem. Tutaj dzisiaj nie ma tego problemu, ale to jest problem naszego całego kraju. I my rozmawiamy o ważnych punktach, ważnych problemach, o których będziemy mówić w kampanii wyborczej. Samorządowcy to są ci ludzie, którzy są w bezpośredniej kampanii. Mieli wybory kilka miesięcy temu. Tak jak tutaj, to są ludzie pełni godni szacunku i zaufania społecznego. Mają bardzo dobre wyniki. Pytamy ich, w jaki sposób, co jest dla nich ważne, w czym ten polityka rządu w Warszawie, polskiego parlamentu, może pomóc mieszkańcom w takich miastach jak Puck i w takich powiatach. I o tym jest ta rozmowa. Dziękuję. Dziękuję.